13. kolejka Ligi Fanów, Arena Pikasa. Ze mną jest Michał Zdanowski z Mobilisu. Cześć Michał. Witam serdecznie. Michał, zacznijmy od tego, że tydzień temu dosyć dotkliwa porażka z ekipą remontową. Teraz jesteśmy po spotkaniu z Tekton Capital. Wygrana 17-9, mnóstwo bramek, mnóstwo fajnych akcji z Waszej strony. Co możesz powiedzieć o tym spotkaniu? No przede wszystkim zależało nam, żeby się zrehabilitować po tej dotkliwej porażce. W zeszłym tygodniu przeciwnik nas zaskoczył w pierwszej połowie. 5-0 przegrywaliśmy, później goniliśmy wynik, ale niestety brakło czasu. I bardzo nam zależało, żeby się zrehabilitować w tej kolejce. Okej, no właśnie, no bo teraz tak, dzisiaj jest wygrana, w takim razie utrzymujecie pozycję wicelidera. No i teraz, czy bardziej patrzycie jeszcze o to, aby powalczyć o złoto, czy skupiacie się na tym, żeby obronić te srebrne medale? Oczywiście skupiamy się o to, żeby zdobyć mistrza 8 ligi. Plan jest taki, aby wygrać wszystkie mecze do końca sezonu. Myślę, że najtrudniejszym przeciwnikiem będą Ukraine Vikings i szykujemy się na to spotkanie. Okej, a powiedz, gracie tak naprawdę u nas już nie pierwszy sezon. Czy w takim razie jakieś wasze oczekiwania pod kątem kolejnego sezonu? Bo powiedzmy sobie szczerze, jesteście dosyć blisko tego awansu. Jeżeli wam się to uda, to co, przyszły sezon, kolejna liga wyżej, kolejny raz atakujecie awans? Chcielibyśmy powtórzyć sukcesy Piasta Gliwice, który od A klasy co sezon aż do Ekstraklasy awansował. Miałem tą przyjemność grać kiedyś w Piaście Gliwice z Jarosławem Kaszowskim, który był kapitanem od A klasy aż do Ekstraklasy. No i co, będziemy chcieli spróbować tego samego co kiedyś Piast Gliwice. Okej, Michał, a powiedz mi, jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o ten sezon? Bo dzisiaj tych parę bramek wpadło, były też asysty. Czy masz jakieś założenia typu, nie wiem, że chcesz przebić jakąś konkretną barierę w liczbie bramek, asyst, coś w Kanadyjce, może jakieś pierwsza trójka, coś w tym stylu? Myślę, że jeśli chodzi o bramki czy asysty, to tutaj wynik będzie ślubował Olek Janiszewski razem ze swoim ojcem. Ja tutaj raczej gram z tyłu dzisiaj akurat z racji tego, że graliśmy ze trochę słabszym przeciwnikiem, pozwoliłem sobie wygrać troszkę bardziej z przodu i coś postrzelać, gdzie raczej gram z tyłu przede wszystkim. Okej, a powiedz mi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wasze ulubione boisko? Bo wiadomo, że niektóre drużyny twierdzą, że im się lepiej gra na arenie Pikasa, niektóre twierdzą, że jednak wolą arenę Grenady. Gdzie wy wolicie grać? Dla nas najlepiej się gra tutaj, jest najfajniejsze boisko, jest miękkie, trochę nam daleko, bo większość z nas jest albo z Ursusa, albo z Włoch, ale to jest rzeczywiście najlepsze boisko, które przypomina boisko trawiaste, pełnowymiarowe. Mnie się tutaj gra świetnie. Okej, no dobra, w takim razie mega ci dziękuję za ten wywiad, no i życzę ci powodzenia w kolejnych meczach, pewnie się tu jeszcze nie raz zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dzięki.